Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w czytaniu tygodniowym od 8 do 14 lutego 2021 roku. Na wstępie chciałabym Was bardzo przeprosić, że te czytania wyszły tak późno, ale miałam taki zasób w tym tygodniu, no po prostu nie zdążyłam. Także bardzo, bardzo Was przepraszam, że to wychodzi dopiero teraz. I stąd troszeczkę inna forma tego czytania, niż to wyglądało do tej pory. To będzie jednorazowy. Chyba, że Wam się taka forma spodoba, to dawajcie znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło poczytać, co tam sądziliście o tym rozkładzie, o tego typu rozkładzie. Aczkolwiek zrobimy to tak. Idziemy trygonami. Zostaliście tylko Wy, czyli trygon wody. Zrobimy sobie po kolei czytanie dla każdego znaku z trygonu wody. Zaczniemy oczywiście od raka, później skorpion i na koniec ryby. Czasóweczki będziecie mieć w komentarzu, żeby łatwiej przeskoczyć do swojego znaku. I zrobimy to tak. Podzielimy sobie na miłość w związkach dla danego znaku, single, miłość i pracę i finanse. Wyciągniemy sobie po trzy karty, które będą informować nas o obecnej tam sytuacji albo co może się wydarzyć. I jedna to będzie karta rada. Mam nadzieję, że usatysfakcjonuje Was taki rozkład, moi drodzy. Dobra, to przechodzimy do raków. Drogie raki, co tam u Was w tym nadchodzącym tygodniu od 8 do 14 lutego? Raki od 8 do 14 lutego. Dobra. Raki w związkach. Cesarz. Czwórka mieczy. Szóstka denarów. I rada. Kochankowie. Single. Arcykapłanka. Król mieczy. Dziewiątka mieczy. I rada. As buław. I praca i finanse. Szóstka buław. Czekajcie, dobrze widzicie? Nie widzicie. Szóstka buław. Diabeł. I królowa kielichów. I rada rycerz kielichów. Dobra. Moje drogie raki. W związkach macie cesarza, czwórkę mieczy i szóstka denarów. Wydaje mi się, że jest tu jakiś okres czy separacji, czy odpoczynku od siebie, od może właśnie stałego partnera. To może być ktoś spod znaku barana, ale nie musi. To może być też ktoś z trygonu ziemskiego bądź powietrza. Wydaje mi się, że był to stały związek. Jest to stały związek w jakiś sposób. Karta cesarza często jest kartą właśnie męża, żony, tak? Kogoś stabilnego, z kim tworzymy swoje życie. Wydaje mi się, że tu mogło być jakieś zaburzenie równowagi. Może to być zaburzenie równowagi zarówno w związku, jeśli chodzi o na przykład kwestie dawanie brania, może za dużo dawaliście od siebie w tym związku, czuliście się w jakiś sposób pokrzywdzeni, niedocenieni przez partnera, partnerkę. Wiecie, cesarz często jest uosabiany z osobą dosyć apodyktyczną, z osobą, która zawsze musi być po jego albo wcale, tak? Jest to dobry strateg, dobry planer, że tak powiem. Planuje bardzo dobrze każdy swój ruch na przyszłość. To jest mężczyzna, kobieta, która osiąga sukces na polu zawodowym, która zawsze zdobywa to, czego chce. Może właśnie przez to doszło do jakichś zgrzytów, może coś nie szło tak, jakbyście tego chcieli, może właśnie była zaburzona równowaga w tym związku i coś tutaj nie grało i jest potrzebne jakaś przerwa, separacja, chwila odpoczynku. Może być to chwila odpoczynku od siebie dosłownie, że postanawiacie zrobić sobie przerwę w związku i gdzieś tam znaleźć tą równowagę w sobie, zbalansować tą energię, ale może to świadczyć, żeby zrobić sobie przerwę
właśnie od tych spraw finansowych, bo tu jakby nie patrzeć, otaczają Was te finanse. Może faktycznie były jakieś problemy na tym polu, co przysparzało jakichś konfliktów, jakichś problemów i jest taka informacja dla Was, żeby właśnie zrobić sobie przerwę. Może wyjechać gdzieś, odpocząć, nie wiem, zaplanować jakiś weekend tylko i wyłącznie dla siebie. Fajnie, akurat walentynki się zbliżają, że wiemy, że coś akurat pod tym kątem. No ale kochani, rada właśnie dla Was jest dwojaka. Jeżeli jesteście w separacji, no to jest ważne, aby podjąć jakąś decyzję. Karta kochanków mówi typowo też o decyzji, o działaniu, o podjęciu decyzji zgodnie ze swoim sercem, z tym, co Wam dusza podpowiada, zgodnie właśnie ze sobą, tak? Jeżeli nie jesteście w separacji, tylko faktycznie coś tam było przyciążone ze względu na sprawy finansowe i postanawiacie właśnie odpocząć razem, no to kochani, czekają Was fajne chwile. Takie pełne miłości, pełne zrozumienia, pełne pasji. Może właśnie o to chodzi, żeby odpocząć, żeby dać sobie troszeczkę czas na zregenerowanie tej miłości, tego uczucia, żeby odpuścić sobie na razie sprawy finansowe, materialne, jeśli cały czas, nie wiem, macie w głowie, nie wiem, remont domu, zakup nowego mieszkania, jakieś nieruchomości, samochodu, czegokolwiek, albo rachunki, albo to, albo tamto, może warto na chwilę od tego odpocząć, tak? I skupić się na wzajemnej miłości, na przyjemności, na tej emocjonalnej stronie, moi drodzy. Także weźcie to, jak rezonuje. Przechodzimy do singli. Raczki single. Mamy arcykapłankę, mamy króla mieczy i mamy dziewiątkę mieczy. Moi drodzy, możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu powietrza. To może być właśnie bliźniak, waga bądź wodnik. Ktoś, kto może nie do końca Wam wszystko mówi. To może być osoba skryta. Król mieczy jest bardzo inteligentną osobą, bardzo tak logicznie myślącą osobą, która podchodzi ogólnie do wielu spraw bardzo logicznie, ale niekoniecznie emocjonalnie, tak? Przynajmniej nie lubi mówić o swoich uczuciach. On ma bardzo ciepłe serduszko w środku, tak? Żeby ta postawa Was gdzieś tam nie zmyliła, ale on niekoniecznie może mówić o uczuciach. I te uczucia mogą być właśnie gdzieś tam schowane pod zasłoną. Ta osoba dużo wie, jest bardzo intuicyjna. To może być też Wasza karta, drogie raki, że to Wy jesteście intuicyjni w stosunku do tej osoby. Czujecie, że coś na przykład nie jest jasne, że coś nie zostało powiedziane, że nie ma jakiejś tam klarowności w tej sytuacji, tak? I przez to wychodzi ta dziewiątka mieczy. Jakieś nieprzespane noce, jakieś wiecie, takie zagwóstki myślowe, rozkminianie, a czy on kocha, a czy nie kocha, a czy to warte, a czy nie warte. Zastanawiacie się za i przeciw, wiesz, taki smutek się pojawia. Może właśnie jakaś deprecha. No coś tu jest dla Was niejasne, moi drodzy. No ale co? W podpowiedzi macie asa buław. Wydaje mi się, że as buław w tej kwestii jest podpowiedzią dla Was, żeby wyłączyć to myślenie. Żeby wyłączyć to myślenie, to zastanawianie się, to kombinowanie i takie, wiecie, nadmierne, bym powiedziała, myślenie w tej sytuacji. Kierujcie się tym głosem intuicji. A jeżeli intuicja Wam podpowiada, żeby działać, że to jest to, że to jest to, do kogo, wiecie, ta pasja się tak wow rodzi, albo już urodziła, to działajcie. Nie bójcie się działać. Jeżeli się sparzycie, to się sparzycie, kochani. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak? Więc nie bójcie się działać. Może wyjdźcie właśnie z jakąś inicjatywą do tej osoby, tak? Z jakąś propozycją choćby rozmowy, tak? Już nie mówię nie wiadomo czego, jakiegoś już wielkiego miłości lovej i w ogóle bądźmy razem do końca życia. Ale wyjdźcie z jakąś propozycją właśnie spotkania. Zaangażujcie coś. No zróbcie coś. Nie siedźcie w tej swojej głowie, tylko działajcie. Działajcie. Dobra. Co w sprawach finansowo-zawodowych? No kochani, tu macie szóstkę buław, macie diabła i macie królową kielichów. Wydaje mi się, że ogólnie jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to chyba Wam niczego raczej nie brakuje. Ja tu nie widzę jakiejś, nie wiem, biedy, poczucia niespełnienia czy coś. Wręcz przeciwnie. Jesteście w fazie, że czujecie się zdobywcą, czujecie się zwycięzcą w jakiejś tam kwestii. Może udało Wam się osiągnąć jakiś próg, który
o którym zawsze marzyliście. Może udało Wam się zdobyć pracę, o której zawsze marzyliście, albo awansować na jakieś stanowisko. Może dostaliście jakąś podwyżkę. Na pewno jesteście teraz w świetle reflektorów, czujecie się jak ten zwycięzca, czujecie się, że wiecie, macie cały świat dla siebie, tak? I to jest bardzo fajna energia. Tylko tak, kochani, to macie dwie podpowiedzi. Pamiętajcie, że materia i finanse to nie jest całość, tak? To nie jest wszystko. Pamiętajcie, żeby nie uzależnić się od tego uczucia takiego kasa, 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 tak? Diabeł jest taką dosyć toksyczną energią. To jest pan materii, więc jemu, jeśli chodzi o sprawy finansowe, to jemu nic nie brakuje. On super, on działa. Ale pamiętajcie też o tej stronie emocjonalnej. Kochani, to jest wasza karta, karta raka, tak? Królowa kielichów. Pamiętajcie o tym, że okej, na wiele rzeczy mamy wpływ, oczywiście, ale nie na wszystko. Czasami warto popłynąć z nurtem. Nie skupiajcie swojej uwagi tak, żeby uzależniać całego swojego życia od pieniędzy, od pracy. Skupcie się też na tej sprawie emocjonalnej, tak? Skupcie się na tych przyjemnościach, na tym, co daje Wam szczęście, co daje Wam radość. Wyłączcie te jakieś toksyczne myśli, takie toksyczne zachowania, że tylko zwycięstwo, bo nic więcej w życiu się nie liczy. Jasne, ale nie tylko na polu zawodowym, tak? Więc uważajcie na jakieś też uzależnienia w pracy, żeby nie uzależnić się po prostu od roboty, moi drodzy. No i taka sama jest wasza rada, rycerz kielichów. Płyńcie z nurtem, kierujcie się też emocjami, kierujcie się intuicją, ona wam zawsze dobrze podpowie. Kierujcie się tym, co wam los przynosi, tak? Idźcie z prądem. No, to by było na tyle, moje drogie raki. Mam nadzieję, że to czytanie wam się podobało. Jeśli tak, nie bójcie się zostawić łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. A ja w tym momencie przechodzę do kogo? Do skorpionów. Witajcie, witajcie, moje skorpiony. Przechodzę do waszego czytania tygodniowego od 8 do 14 lutego 2021. Skorpion. Czytanie tygodniowe od 8 do 14. Skorpion. Skorpion, skorpion. Skorpion 8, 14. 8, 14 luty. W związku, pustelnik, dwójka kielichów, ósemka buław, rada, dwójka denarów, single, dwójka mieczy, kochankowie, trójka buław, rada, siódemka buław i zawodowe sprawy, piątka mieczy, dziesiątka denarów, rycerz buław i rada, ósemka kielichów. Dobra, skorpiony w związku, co wy tu macie? Ja wam powiem, że macie fajnie. Macie fajnie, możecie mieć do czynienia z kimś spod znaku panny, ponieważ pustelnik się tutaj pojawił, czyli karta typowo panny. Ale wydaje mi się tak, moi drodzy, jeśli ostatnio partner, partnerka w jakiś sposób się wycofał w związku, albo wy może potrzebowaliście chwili dla siebie, żeby odnaleźć jakąś drogę, podjąć jakieś właśnie decyzje, odnaleźć siebie po prostu w tej sytuacji, no to kochani, no tutaj pomału osiągacie ten swój cel. Albo partner osiąga ten swój cel, postanawia wyjść z tej swojej jaskini, szykuje się duża wymiana energii, duża komunikacja, dużo rozmów, również takich telefonicznych, przez SMS-y, maile, jakiejś społeczności i pojawia się dwójka kielichów. Jeżeli jeszcze tej dwójki kielichów nie było, no to ona się pojawiła w tym momencie. Jest odrodzenie uczuć albo fakt, że ten pustelnik chce zawalczyć o wasze serce, moi drodzy. Tu jest ogromna miłość. Dwójka kielichów to jest miłość z przeznaczenia, to jest spełnienie
spełnienie marzeń, to jest bratnia dusza, ktoś, z kim nadajecie na tych samych falach. Więc jeśli czekaliście długo na tą osobę, albo sami nie widzieliście, jaką decyzję podjąć, no to tu się zaczyna dziać, moi drodzy. Tu się zaczyna dziać duży przepływ informacji w kierunku prawdziwej miłości. No co wam będę dużo gadać. Wasza rada w tej kwestii. Dwójka denarów. Zachowanie równowagi. To po pierwsze, zachowajcie równowagę w tych sprawach. Na przykład jeśli partner wraca z propozycją jakiejś rozmowy czy coś, zawalczmy o tą miłość czy coś w tym stylu, to też nie negujcie tego od razu, nie krytykujcie, nie wracajcie, a bo ty w przeszłości to siam, to tamto. Zachowajcie ten balans, równowagę. Może być tak, że dwójka denarów sygnalizuje jakieś dwa wybory u was, tak? Dwie decyzje do podjęcia. Nie wiem, może zastanawiacie się, czy warto o to dalej walczyć, czy sobie dać spokój. No ja bym powiedziała, że walczyć, kochani. Tu jest dwójka kielichów, to jest wielka miłość. Tu warto o to się troszkę postarać, tak? Ale ważne, żeby też zrównoważyć te energie. Żeby, wiecie, zachować tą równowagę pomiędzy emocjami, pomiędzy rozmowami, pomiędzy tą wymianą energii taką intelektualną, też fizyczną jak najbardziej. Buławy to jest, wiecie, pasja, seksualność i wszystkie takie rzeczy. Ale przy okazji, żeby nie tracić w tym samego siebie, tak? Żeby pozostać tym prawdziwym sobą. Żeby, wiecie, nie załamywać się. To znaczy nie, jakby to powiedzieć, żeby nie tracić tej cząstki w sobie, która, wiecie, Boże, jak ja mam to powiedzieć? Rozumiecie mnie, czy mnie nie rozumiecie? Chodzi o to, żeby po prostu pozostać sobą w tym związku, żeby nie poddawać się wpływom innych, tak? Tylko zachować tą cząstkę siebie, która sprawia, że jesteście tacy, jacy jesteście, tak? Że chcecie osiągnąć pewne rzeczy i nie pozwólcie nikomu zmieniać tych decyzji, tak? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, kochani. Przepraszam, jeśli to było troszkę nieskładne. Dobra, single. Moje skorpiony single. No kochani, wy tu na coś czekacie albo się bronicie przed czymś. Mamy dwie karty mówiące o wyborze. Mamy dwójkę mieczy, mamy kochanków i mamy trójkę buław. Oczekiwanie na czyjąś decyzję albo sami jesteście w takim trochę rozstroju i nie wiecie właśnie, w którą stronę pójść. Może to dotyczyć zodiakalnego bliźniaka na przykład, bo mamy tutaj kochanków, czyli kartę bliźniaka. Kochankowie to też jest karta bratniej duszy, karta miłości, karta pasji, karta takiego, wiecie, partnerstwa fajnego. Więc może ktoś taki stać na waszej drodze, a wy zastanawiacie się, czy iść w to, czy nie iść w to. Może czekacie na informacje od tej osoby, jaką ona podejmie decyzję. No i jest tu na pewno jakiś taki, wiecie, rozdroże po prostu. I jest wymagana jakaś konkretna decyzja. Czy to od was, czy to od tej drugiej osoby, którą jesteście zainteresowani, bądź która interesuje się wami, moi drodzy. No i co? Mamy tutaj siódemkę buław jako radę. Siódemka buław mówi ogólnie o bronieniu swoich racji. Wydaje mi się, że jeżeli ta osoba w jakiś sposób, nie wiem, próbuje czy wami jakoś manipulować, może właśnie poprzez to milczenie w jakiś sposób, może próbuje wymusić na was jakieś zachowanie, jakąś informację czy coś, no to kochani, to jest informacja dla was, żeby się nie poddawać i żeby zachować tą cząstkę siebie, tak? Żeby bronić swoich racji, bronić swoich granic. Jeżeli ktoś próbuje przekroczyć te granice, no to wiecie, dać mu po tyłku i sio. Także, kochani, uważajcie na te swoje granice, żeby ktoś tutaj was w jakiś sposób nie wykorzystał, chociaż ja tu nie widzę jakichś karty takich negatywnych. Ewidentnie jest ten okres oczekiwania. Czy to wy czekacie na tą osobę? Czy ta osoba czeka na was? No, ale jest tu jakieś uczucie. Jest tu uczucie jakieś, zdecydowanie. No, coś tu się zbliża, moi drodzy. Coś tu się zbliża do was. Dobra. I praca i finanse. Mamy piątkę mieczy, dziesiątkę denarów i rycerza buław. Mm.
Na pewno była tu jakaś konkurencja i walka. Piątka mieczy mówi, że walczyliście o jakieś stanowisko albo jakąś pracę, która była waszym takim spełnieniem marzeń, spełnieniem właśnie takim finansowym. Coś, co was tak, wiecie, rajcowało strasznie, bo mamy tutaj rycerza buław, czyli taką energię dużej pasji, dużej energii, dużego działania. Wydaje mi się, że udało wam się osiągnąć ten cel, ponieważ tutaj w Radzie mamy ósemki kielichów, ale to za chwileczkę. Jest informacja, mówię, walczyliście o coś i to nawet bym powiedziała po trupach wręcz, z ogromną pasją. Coś, dzięki czemu możecie osiągnąć tą stabilizację finansową, tą swoją dziesiątkę denarów. Wiecie, dziesiątka denarów to jest, to są takie możliwości finansowe już takie maksymalne, nie? Że ta praca was ustabilizuje na bardzo wysokim poziomie, tak? Że nie będzie wam niczego brakować. O to walczyliście, moi drodzy, o to walczyliście. No i wydaje mi się, że udało wam się osiągnąć ten cel. Z tego względu, że mamy tutaj ósemkę kielichów. Ósemka kielichów oznacza nową drogę. Nową drogę w coś stabilnego, w coś łagodnego. Wydaje mi się, że po tym okresie takiej walki, kłótni, konkurencji, wiecie, zmagania się z tymi problemami o tą dziesiątkę denarów, w końcu możecie odpocząć. I to jest też wasza karta, wasza rada, tak? Mówiąca o tym, żebyście teraz przeszli na te łagodniejsze wody, w tą spokojniejszą stronę. Karta ósemki kielichów też często mówi o jakiejś przeprowadzce albo ogólnie zmianie lokalizacji, moi drodzy. Więc może być taka informacja, że żeby osiągnąć tą dziesiątkę denarów, faktycznie będziecie musieli się przeprowadzić albo zmienić w ogóle pracę, zmienić miejsce pracy, zmienić nawet miejscowość, może nawet kraj, tak? Weźcie to jak rezonuje, ale tu jest na pewno jakiś ruch do przodu w coś łagodniejszego, w coś spokojniejszego, w coś, co was ustabilizuje, coś, co dzięki czemu osiągniecie tą dziesiątkę denarów. Także jakiś nowy etap, kochani. Nowy etap. Po ciężkich walkach, po kłótniach, nowy etap, spokojniejszy. Fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, moje drogie skorpiony. To by było na tyle. Mam nadzieję, że czytanie wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. A ja przechodzę do moich rybek. Dzień dobry, moje ryby. Dzień dobry. Witam was serdecznie. Właściwie dobry wieczór. Zapraszam was do tygodnióweczki. Tygodniówka od 8 do 14 lutego dla moich rybek. 8-14 dla ryb. 8-14 luty dla ryb. Ryby. Ryby, ryby, ryby. Dobra. Jeszcze przełożymy sobie. I jedziemy. Ryby w związkach. Szóstka denarów. Rycerz mieczy. Rydwan. Rada. Cesarzowa. Pięknie. Single. Arcykapłanka. Czwórka denarów. Rycerz denarów. Rada. Sąd ostateczny. I praca i finanse. Wieża. Król mieczy. Siódemka denarów. Rada. Ósemka denarów. Ok. Dobra, moje drogie ryby. To przechodzimy do waszego czytania. Ryby w związkach. Macie szóstkę denarów, rycerz mieczy i rydwan. Wiecie, co wam powiem? Jeżeli były jakieś problemy ostatnio w związkach, no to tutaj energia się pięknie wyrówna. Macie szóstkę denarów, czyli kartę takiej równowagi w związkach, równowagi w dawaniu i braniu, równowadze w energii. Rycerza mieczy, czyli że komunikacja będzie jak najbardziej na fajnym poziomie. Będziecie klarownie wypowiadać swoje myśli, swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje plany. Będzie tutaj otwarta komunikacja, będzie jakaś prawda, która może wyjdzie na jaw, która wcześniej gdzieś tam była ukryta. No na pewno będzie duży przepływ informacji, zdecydowanie. No i macie rydwan. Coś ruszy do przodu, kochani. Rydwan jest kartą mówiącą o pokonywaniu trudności, więc jeżeli były ostatnio, mówię, jakieś trudności, no to, kochani, pięknie wam pójdzie.
poradzicie sobie z tym koncertowo. Jako radę macie cesarzową, kartę wzrostu, kartę kreatywności, kartę obfitości, tak? Kartę założenia rodziny, kartę matki, żony. Także no tutaj będzie pięknie, moi drodzy. Tutaj będzie pięknie. Może być tak też, moi drodzy, jeżeli tam nie było żadnych zgrzytów czy coś, no to dojdzie do jakiejś rozmowy odnośnie właśnie waszych pieniędzy, może zagospodarowania pieniędzmi. Może postanowicie jakieś się przeprowadzić albo ruszyć w jakąś podróż, dzięki czemu też właśnie wzrośnie wasze przywiązanie, wasz związek po prostu rozkwitnie wręcz, tak? Pójdzie na jakiś nowy level. Jeżeli na przykład staracie się o dzidziusia, no to jak najbardziej tutaj też te dwie karty mówią o tym, że te sprawy mogą pójść do przodu. Kto wie? Może w tym tygodniu uda wam się coś tam zmajstrować, jeśli właśnie tego pragniecie. No, ale tu macie piękne karty. Mamy równowagę, mamy piękną komunikację, mamy pójście do przodu, mamy wzrost, mamy kreatywność, mamy obfitość. Czego chcieć więcej? Cudownie, cudownie, moje drogie ryby. Dobra, single. Co my tu mamy? Arcykapłankę, czwórkę denarów i rycerza denarów. Ktoś tu bardzo usilnie się trzyma. Czego? Jakiejś tajemnicy? Coś nie jest wypowiedziane do końca. Arcykapłanka ogólnie jest kartą dużej intuicji, dużej wiedzy, ale nie mówienia o wszystkim, tak? Ona coś wie, także to możecie być wy, drogie ryby, albo partner, ale nie ma tej komunikacji. Ktoś się trzyma czegoś, nie wiem czego, jakichś starych przekonań, może kogoś innego, może też tak być. I jest bardzo powolny ruch do przodu, wiecie? Ja sobie dobiorę jeszcze jedną kartę do tego rycerza denarów, bo tak nie wiem, czy to idzie do przodu, czy to nie idzie do przodu właściwie, czy to stoi w miejscu. No właśnie, strasznie się tym martwicie, albo partner się martwi, że coś tu za wolno idzie do przodu, przez jakieś przekonania stare, przez coś, co was blokuje. No ale jest miłość, coś jest na horyzoncie, co może spełnić was emocjonalnie, moi drodzy. Może jeszcze tego nie do końca widzicie, może być ta... A, czekajcie... Chyba, że to jest energia właśnie tej drugiej osoby, która w jakiś sposób chce do was podejść, chce podejść stabilnie, może kurczowo się was trzyma, moi drodzy, może tak być, kurczowo się was trzyma, to może być jakiś ex, który nie do końca mówi wam, co mu leży na serduszku, jakie ma plany wobec was, ale jakieś plany są. Przez to są nieprzespane noce, przez to są jakieś rozkminy nocne, jakieś zastanawianie się, może jakiś smuteczek, jakaś deprecha. Ktoś chce podjąć jakiś ruch do przodu, konkretny, ale no chyba jeszcze tak nie jest za bardzo albo na to gotowy, albo nie ma jeszcze jakichś starych spraw rozwiązanych, no ale on chce dążyć w stronę miłości. Wydaje mi się, moje drogie ryby, że w stronę was. No i właśnie, rada, sąd ostateczny. Jest wymagane zakończenie jakichś spraw, żeby rozpocząć coś nowego. Jest wymagana klarowna komunikacja. Jeżeli to jest faktycznie ktoś z przeszłości, no to rozliczenie się z tą przeszłością, taki wiecie, definitywny sposób. Podkreślenia grubą krechą tego, co było, jeśli decydujecie się pójść naprzód w nowe, to żeby już nie wracać do starego. Rozwiązać wszystko po prostu jednym cięciem, tak? Wyciągnąć pewne wnioski, pewne lekcje i ruszyć do przodu po nowe. Jeżeli to nie jest jakiś ex, to może być informacja, kochani, dla was, że może wy myślicie o kimś z przeszłości. Kogoś się jeszcze trzymacie, kogoś intuicyjnie jeszcze wewnętrznie kochacie albo czujecie przywiązanie do kogoś, wobec kogo mieliście duże nadzieje. Stąd teraz te nieprzespane noce i to was blokuje przed pójściem w nowe. Albo właśnie uważacie cały czas, że ta osoba jest waszą bratnią duszą. Jeżeli jest taka sytuacja, no to jest wymagane
od Was, żeby zakończyć tą sprawę, wyciągnąć odpowiednie lekcje i pójść do przodu w coś nowego. Dobra, praca i finanse, moje rybki. Macie wieżę, króla mieczy i siódemkę denarów. Coś tu pierdykło. Coś padło, jakiś projekt. Może zostaliście zwolnieni z pracy, może coś nie wyszło tak, jakbyście tego chcieli. Coś tu, jakaś z zewnątrz, jakaś energia przyszła i zburzyła to, nad czym pracowaliście po prostu. Tak mi się to wygląda. Może faktycznie coś było oparte właśnie na niestabilnych fundamentach. Może nie przyłożyliście się do tego projektu i coś tutaj, wiecie, poszło nie tak. Mogło przyjść, nie wiem, konkurencja, ktoś z zewnątrz, kto po prostu, wiecie, odebrał Wam ten projekt albo odebrał Wam tą pracę i no, zburzył dosłownie Was świat. No ale kochani, tu przychodzi jakaś nowa opcja zdecydowanie. Macie króla mieczy, może ktoś z trygonu powietrza, jakiś bliźniak, waga bądź wodnik przychodzi do Was z nową propozycją, albo to jest informacja dla Was, że przestajecie się martwić tą wieżą, która była, zaczynacie, wiecie, logicznie myśleć, szukać nowych rozwiązań, może komunikujecie się z kimś nowym, może jest jakaś nowa propozycja od kogoś właśnie, z jakąś nową pracą, z nowym projektem, z czymś nowym, tak? No i macie tutaj siódemkę denarów. To może być fajna propozycja, to może być coś ciekawego, ale czekacie, aż to się rozwiąże, tak? Nie wiem, czy już zaczęliście tą pracę, czy już zaczęliście ten projekt. Jeśli tak, to czekacie, nie wiem, na wynik końcowy, na jakąś opinię czyjąś. Jeżeli jeszcze nie przyjęliście tej roboty, no może czekacie na kontakt z tamtej firmy, kontakt dosłownie, na rozmowę kwalifikacyjną. Czekacie, jak to się wszystko potoczy. No jest ta karta oczekiwania. Możliwe, że faktycznie teraz ten najbliższy tydzień będzie takim postojem u Was w sprawach zawodowych. Coś się może nie będzie rozwijać, tak jakbyście tego chcieli. Będzie jakiś zastój, tak? Będziecie na coś czekać. No ale kochani, podpowiedź jest dla Was taka, jeśli chodzi o radę odnośnie kwestii finansowo-zawodowych, żeby nie marnować tego czasu na po prostu stanie i nic nie robienie, tak jak ta pani to robi, tak? Bo ona już się napracowała, oczywiście te plony rosną fajnie, ale ona w tym momencie nic nie robi. Nie, nie to, że siedzę i czekam, aż do mnie ktoś tam zadzwoni, aż nie wiem, coś tam się stanie. Tylko, kochani, działać, próbować innych opcji, szukać nowych rozwiązań. Karta ósemki denarów też jest kartą szkoleń, kursów, studiów. Może warto się doszkolić czegoś w tym momencie, jeśli staracie się o konkretną pracę, jakąś związaną właśnie może z jakimś logicznym myśleniem, z jakąś umysłową pracę, to może warto poczytać jakieś ustawy, jakieś nowe projekty, nowe pomysły, nowe, nie wiem, coś, tak? Jakieś po prostu nowe wytyczne, które mogą być przydatne przy osiągnięciu tych celów, tak? Przy walki o tą pracę, o to stanowisko. Jeżeli czekacie w tym momencie na wynik już swojej jakiejś konkretnej pracy, w którą włożyliście dużo, dużo roboty, dużo, dużo informacji, dużo się napracowaliście przy tym, no to informacja dla Was, żeby może zająć się czymś innym. Albo sprawdzić, czy tam, aby na pewno wszystko dobrze poszło, doszukać się jakichś tam szczególików, czy wszystko dobrze zostało dopracowane, odpowiednie papiery złożone w urzędach i tak dalej, tak? Skupcie się jeszcze raz na tym projekcie i wiecie, sprawdźcie, czy nie ma jakichś dziur ewentualnie, nie? No, to by było na tyle, moje drogie ryby. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i co? Do zobaczenia za niedługo. Trzymajcie się, buziaczki. Pa, pa.